Przede wszystkim uważam, że bez względu na to, jakie wartości zostaną wypracowane i przyjęte, to ważne, żeby wszyscy je tak samo rozumieli. Bo najwięcej problemów wynika z tego, że ludzie nie rozumieją tego samego pod tymi samymi pojęciami. I na tej kanwie powstają zazwyczaj problemy. Z prezentowanych dzisiaj i omawianych wartości, dla mnie osobiście jedną z najważniejszych jest otwarta komunikacja, bo od niej się wszystko zaczyna i kończy. My możemy się traktować jak partnerzy, ale jeżeli będziemy przed sobą zatajać pewne informacje albo nieświadomie nie komunikować sobie pewnych rzeczy, to się gdzieś nasze drogi mogą rozminąć, a z tego tytułu mogą powstać tylko problemy, które prowadzą do niepowodzenia danego projektu.